Witamy Państwa na Zamku Wysokim w Malborku, w dormitoriach. Rafał Panfil i Artur Dobry, dział historii Muzeum Zamkowego w Malborku. Jesteśmy autorami wystawy, którą będziemy z Państwem chcieli dzisiaj obejrzeć. To jest jedna z trzech wystaw, które są poświęcone historii zamku i miasta Malborka. Tak zwany tryptyk malborski. Tak zwany tryptyk malborski. Dwa lata temu oglądaliśmy wystawę o czasach krzyżackich. W tej chwili jest dostępna wystawa o okresie polskim, o okresie nowożytnym, czyli od końca XV do końca XVIII wieku. W przyszłym roku będziemy prezentować wystawę o czasach późniejszych, czyli od końca XVIII aż po XX wiek. Wystawa ma łaciński tytuł. Regnum defendo ens et alis tego stricto, Malbork w Prusach Królewskich, to jest pełen tytuł. Ta część łacińska oznacza Królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami. Została ona zaczerpnięta z najstarszej rewizji ekonomii malborskiej, pochodzącej z 1590 roku. Jest ona umieszczona wokół herbu Prus Królewskich. I jakby ten rękopis znajduje się obecnie w Szwecji. Niestety nie udało nam się go sprowadzić. Natomiast pokazujemy ten herb i tą dewizę jako element wystawy na planszy. Zaczynamy również od najstarszego dokumentu, który się znajduje na wystawie. To jest koncept dokumentu, tak zwana minuta aktu erekcyjnego Związku Pruskiego. I ten dokument pochodzi z 1440 roku. To najstarszy obiekt na naszej wystawie. Tak, Związek Pruski jakby zapoczątkował ten okres Polski w dziejach Malborka de facto, ponieważ jakby jego powstanie doprowadziło do buntu przeciwko władzy krzyżackiej, do wybuchu wojny trzynastoletniej, no i w jej efekcie do przejęcia zamku i miasta przez króla polskiego. No i do powstania również Prus Królewskich. Tak, w wyniku oczywiście drugiego pokoju toruńskiego powstała nowa prowincja, którą dla odróżnienia od Prus Krzyżackich nazwano Prusami Królewskimi. W 1466 roku, po drugim pokoju toruńskim, powstała nowa prowincja Prusy Królewskie. Jak ona była zorganizowana? Ta część Prus, która przypadła Polsce, została podzielona na trzy województwa. Pomorskie, chełmińskie i malborskie. I w ramach tutaj województwa malborskiego powstało w nim również starostwo malborskie oraz tak zwane dobra zamku malborskiego, które w późniejszych czasach przekształciły się w ekonomię malborską. I one były wszystkie zarządzane przez urzędników, tych, którzy właśnie rezydowali w zamku malborskim. Z jednym wyjątkiem, i to jest bardzo ważna informacja, ponieważ często jest to mylone. Wojewoda malborski nie rezydował w zamku malborskim, no właśnie, a nawet nie rezydował w Malborku. To znaczy do XVII wieku w ogóle nie posiadał jakiejś stałej rezydencji, po prostu rezydował w swoich starostwach. Na przykład w drugiej połowie XV wieku i w wieku XVI głównie w Sztumie rezydowali wojewodowie malborscy, ponieważ akurat byli dzierżawcami starostwa sztumskiego. Czyli na zamku w Sztumie. Tak, na zamku w Sztumie. Szczególnie tu chodzi o tych urzędników z rodów barzyńskich i czemów. Natomiast w wieku XVII Sejm uposażył jakby właśnie ten urząd wojewody malborskiego w starostwo dzierżgońskie. I od tej pory jakby siedzibą taką oficjalną starostwa było miasto Dzierżgoń. I tutaj możemy zobaczyć właśnie, a propos wojewodów, dwie księgi metryki koronnej, do których wpisano takie nominacje na urząd wojewody malborskiego. Natomiast na ścianie portret jednego z późniejszych wojewodów, który był wojewodą malborskim na przełomie XVII i XVIII wieku, Jana Jerzego Przebędowskiego. Jest to prawdopodobnie, przynajmniej z tego co się orientuję, jedyny zachowany portret wojewody malborskiego. W tej gablocie mamy taki niewielki dokument, ale ma wyjątkowo oryginalną i ciekawą pieczęć. Cóż to takiego? Tak, to jest taki dosyć ważny dokument, który wiąże się z wybuchem w Prusach Reformacji, która była dosyć mocno tłumiona jeszcze za czasów króla Zygmunta Starego. Natomiast
jego syn i następca Zygmunt August jakby właśnie w tym dokumencie gwarantował luteranom malborskim przywilej, nadał im taki przywilej wolnego wyznawania luteranizmu w mieście. Podobny dokument został wystawiony dwa dni później podczas Sejmu Unijnego Lubelskiego i on dotyczył mieszkańców, wszystkich mieszkańców żuław malborskich, małych i dużych. A jakby dlaczego te dokumenty były potrzebne? Dlatego, że po prostu w efekcie reformacji większość mieszkańców żuław, jak i Malborka, była luteranami. Katolicy stanowili mniejszość. I no, to znaczy aż do czasów kontrreformacji, prawda? Ten dokument był potwierdzany przez kolejnych monarchów polskich, włącznie z ostatnim królem polskim Stanisławem Augustem Poniatowskim. No i tu w sąsiedniej gablocie możemy takie potwierdzenie zobaczyć. Jest to dokument wystawiony w 1707 roku przez króla Stanisława Leszczyńskiego. Bardzo interesujące, grube księgi, pisane po łacinie. Cóż to za księgi? Te dwie księgi, które widzimy tutaj, to są księgi metryki koronnej, czyli takie księgi prowadzone przez kancelarię królewską, do której wpisywano różne rozporządzenia, nadania, przywileje, które osobno były oczywiście też przygotowywane w formie dokumentów. W tej pierwszej księdze widzimy niezwykle ciekawy wpis. Jest to ordynacja zamku malborskiego, wystawiona w 1521 roku przez króla Zygmunta Starego. Jakby ona regulowała całość życia na zamku, wynagrodzenie urzędników królewskich, służby kościelnej na przykład i generalnie no, regulowała całość życia na zamku codziennego takiego. Czyli takie ustawy. Tak, taka jakby ustawa regulująca całość no, tego życia codziennego tak, w zamku. W tej drugiej księdze z kolei mamy wpis, jest to nadanie starostwa malborskiemu Janowi Zamojskiemu. On był tym starostą malborskim prawie 25 lat. A i hetmanem wielkim koronnym. Tak, jednocześnie był również kanclerzem wielkim koronnym i hetmanem wielkim koronnym. Ta właśnie jakby to, że on był tym hetmanem, to też się objawiało w tym, że część uzbrojenia znajdującego się w arsenale malborskim została właśnie użyta podczas wojny w Inflantach. Natomiast dwie księgi, te, które znajdują się w drugiej gablocie, są to księgi sądowe, czyli takie spisy protokołów z rozpraw sądowych. Które się odbywały tutaj. Tak, w Malborku. Urzędnik królewski, ekonom malborski, jakby kierował sądem. Jemu podlegali wszyscy chłopi na żuławach wielkich i małych malborskich. I on ich sądził no, w różnych sprawach. Natomiast jakby odwołanie się od jego wyroku no, przysługiwało tutaj mieszkańcom żuław bezpośrednio do króla. Nie tylko same dokumenty możemy zobaczyć, które są związane z Malborkiem, ale także kartografia. Niezwykle istotna i cenna. Tu są pokazane plany. Co to za plany? To są takie plany, które były załącznikami do rewizji ekonomii malborskiej. Ta ekonomia powstała w 1590 roku i to została przekształcona po prostu z dóbr zamku malborskiego i włączona do tak zwanych dóbr stołowych króla, czyli całe dochody z tej ekonomii szły tylko i wyłącznie na utrzymanie króla oraz jego dworu. I ona od czasu do czasu podlegała takim lustracjom właśnie w związku najczęściej ze śmiercią ekonoma lub po prostu ze zrezygnacją z urzędu. Wówczas komisje królewskie przyjeżdżały do Malborka, sporządzały takie spisy zamku, takie inwentarze całego zamku. Tak? I do nich dołączone były plany. Tak, i do nich zaczęto w XVIII wieku, bo wcześniej tych planów nie było. W XVIII wieku zaczęto do nich właśnie takie kolorowe plany dołączać. Tutaj na tych planach są również nazwiska. Tak, to są numery i nazwiska, które oczywiście odnoszą się do pozycji, które na tych mapach możemy zobaczyć. Tak. I każdy z numerów oznacza, jest jakby odniesieniem do numeru działki i na tej, nazwisko przy nim, które się znajduje przy tym numerze, to jest nazwisko dzierżawcy danej działki, bo
To były działki dzierżawione w dobrach zamkowych, czyli nie w miejskich, tylko w dobrach tak zwanej jurydyki starościńskiej. Czyli był to obszar wyłączony spod jurysdykcji miasta Malborka, a podlegający jedynie urzędnikom królewskim. Czyli pod zamek. Tak, to nazywano wówczas podzamcze, ono się rozrastało, zaczęto je rozwijać już w XVI wieku. Szczególnie po potopie szwedzkim, kiedy cały ten rejon był mocno zniszczony wojną, właśnie ekonom Franciszek Jan Bieliński zaczął osadzać tutaj duże liczby rzemieślników z Polski. Kartografia jest rzeczywiście bardzo interesująca. Zarówno takie elementy, które widzimy tutaj w gablotach, ale także bardzo ciekawe ryciny. Rycina pokazująca panoramę zamku i miasta Malborskiego z początku wieku XVIII. W gablocie natomiast mamy bardzo interesujący plan, który zawiera również widoki elementów architektonicznych. Z jakiego czasu pochodzi ten plan? Tak, ten plan jest trochę się różni od tamtych planów, które wcześniej omawialiśmy. To jest plan o prawie 100 lat młodszy. Został on wykonany w 1629 roku na zlecenie króla szwedzkiego. Czyli w czasie wojen szwedzkich. Już. Tak, w tym czasie zamek był oczywiście okupowany przez Szwedów i król Gustaw Adolf przysłał do Malborka inżyniera, szwedzkiego inżyniera wojskowego Olafa Swarte, który właśnie w tymże roku ten plan narysował. Bardzo ciekawe są te rysunki obiektów architektonicznych. Tak, część z nich się nie zachowała. Chociażby tutaj mamy widok tak zwanej kaplicy nadbramnej, w której od późnego średniowiecza znajdował się tak słynący cudami obraz Najświętszej Marii Panny. Ta kaplica została podczas kolejnej wojny szwedzkiej przez Szwedów zburzona w związku ze zbliżającymi się wojskami polskimi, które po prostu oblegały Malbork i Szwedzi, żeby sobie przedpole oczyścić, po prostu tą kaplicę zniszczyli. Oprócz tego tu możemy zobaczyć też tak zwany zespół Bramy Nowej, tak, odbudowany przez Steinbrechta, a później niedawno też przez naszych konserwatorów. No i jeszcze bramę Elbląską tak zwaną, tak? Z takim przedbramiem, które już dawno nie istnieje. Czyli bardzo interesująca rzecz, ponieważ to jedna z najstarszych widoków tej części zamku i miasta. W zasadzie całego zamku, całego miasta, również tych przedmieść rozległych. Tym bardziej ta kaplica, w której znajdował się obraz, która została zniszczona już w połowie XVII wieku. Wiek XVII to bardzo trudny okres w historii Malborka, zamku również. Tutaj jest taka księga, w której oprócz różnych opisów jest także plan. O czym jest ta księga? Ta księga to jest tak zwana kronika autorstwa Izraela Hoppego, burmistrza elbląskiego późniejszego, który był jakby całym kronikarzem tej wojny o Ujście Wisły. Tutaj na tym planie, który tu widzimy, przedstawił taką sytuację z 1629 roku, kiedy armia koronna pod dowództwem samego króla Zygmunta III Wazy podeszła pod Malbork. Tutaj w takim dużym obozie pod Malborkiem zamknęła się cała armia szwedzka, z kolei pod dowództwem króla Gustawa Adolfa. Jakby zamek malborski stanowił tylko flankę tego całego systemu umocnień. No i miała miejsce bitwa, tak? Niestety Polacy nieskutecznie próbowali odzyskać Malbork. Tą bitwę można właściwie nazwać bitwą trzech wazów, ponieważ brał w niej udział ze strony szwedzkiej Gustaw Adolf Waza, ze strony polskiej król Zygmunt III oraz jego syn, przyszły król Władysław IV. Czyli rodzina. Tak. Rodzina, taka wojna rodzinna. No właśnie, tak a propos wojen szwedzkich, to możemy jeszcze zobaczyć kilka bardzo interesujących planów z oblężeń, zarówno z tej pierwszej, jak i tej drugiej wojny. Tak, tutaj mamy całą serię planów, które wypożyczyliśmy z Riksarkivet, czyli z Archiwum Królewskiego w Sztokholmie. No, rzadka okazja ich zobaczenia, ponieważ na co dzień one spoczywają po prostu w archiwum i są dostępne tylko badaczom. Część tych planów to są jakby
plany przedstawiające tą samą sytuację, którą wojenną. Widzimy. Tak, wojenną, którą widzimy tutaj właśnie w tej kronice Hoppego. Natomiast inne plany pokazują również oblężenia z lat 1656 oraz 1659. Czyli tak zwanego potopu szwedzkiego. Tak, z okresu potopu szwedzkiego. Ale są jeszcze takie dwa zupełnie odrębne plany i one pokazują coś innego. Tak, to są też dwa plany również pochodzące z Riksarchivet. Tam z kolei są to plany tak zwane o szpicy montowskiej, czyli miejsca położonego w pobliżu Białej Góry, gdzie po prostu Wisła rozdziela się z Nogatem, tak? Nogat płynie w kierunku Zalewu Wiślanego, Wisła w kierunku Zatoki Gdańskiej. Ku Malborkowi. Tak. I tam w tym miejscu Szwedzi zbudowali szaniec, taki, który miał kontrolować ruch właśnie na tych dwóch rzekach. Wspominaliśmy o tym, że wiek XVII, czyli wiek, w którym działy się tragiczne sytuacje, bo cały czas mieliśmy do czynienia z najazdami szwedzkimi. Te najazdy kończyły się najczęściej też jakimś rozejmem lub pokojem. I tu mamy takie dokumenty, między innymi ten. O czym jest ten dokument? Tak, to jest dokument rozejmu w Sztumskiej Wsi, zawartego 12 września 1635 roku. I to jest tak zwany egzemplarz szwedzki. Mimo że z polskich zbiorów. Tak, ponieważ strony po ratyfikacji każdego z traktatów wymieniały się egzemplarzami, więc egzemplarz szwedzki trafiał do Polski, egzemplarz polski do Szwecji. Drugi z dokumentów natomiast jest trochę późniejszy. Tak, tamten drugi dokument to jest z kolei dokument pokoju Oliwskiego, zawartego 3 maja 1660 roku w klasztorze Oliwskim, kończącego tak zwany potop szwedzki. Czyli pierwsza wojna szwedzka, druga wojna szwedzka i dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy na tej wystawie, proszę Państwa, do obejrzenia. Zapraszamy serdecznie.